Radio Conchita, Radio Conchita, Rock FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra, Radio Conchita, już te firmy sobie nie dają rady, oszusty styczne, Play. Czy instytucji międzynarodowych. Nasze możliwości wyczerpały się, powiedział minister. W związku z tym rzeczywiście w tej chwili trwa proces kończenia pisania skargi do MTS-u, do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i w najbliższym czasie taką skargę przedstawimy. Dopytywany o termin przedstawienia skargi, Witold Waszczykowski wyjaśnił, że to kwestia bliskiej przyszłości. To zależy od prawników naszych, jak będą szybko byli w stanie tą skargę napisać, sprawdzić pod względem merytorycznym. To mogą być dni bądź tygodnie. Sprawę komentowali goście debaty dnia w Polskim Radiu 24. Jak ocenia Karol Gac z tygodnika Do Rzeczy, szef MSZ pokazuje, że stara się coś zrobić w sprawie wraku i jak dodaje PiS znajduje się pod dużą presją. Firma T-Mobile to rozdaje, na przykład państwo zobaczą, za to, że jesteś z nami, no to masz nawet 30 minut do rozmów. A Vivus chce... Putin, pieniądze, no tylko 157 otrzymaliśmy. Albo Arvatos FS. Być może kiedyś wróci wtedy, kiedy będzie chciał. 312, teraz nie opłaca się zmieniać sytuacji, która dzieli Polaków i sprawia, że konflikt polityczny na tym tle nie wygasa, podkreślał Tomasz Żółciak z dziennika Gazety Prawnej. Kwestia wraku w kontekście katastrofy smoleńskiej jest w tym momencie jedynym takim realnym polem, na którym Prawo i Sprawiedliwość może odnieść jakikolwiek sukces, żeby pokazać, że sprawa ruszyła troszkę do przodu, bo przecież ta komisja, która ma podważyć ustalenia komisji Millera, która ma pokazać pewne nowe dowody, jak na razie ja nie usłyszałem jakichś efektów pracy, które byłyby szokujące, które by totalnie wywróciły ten porządek, który znamy już od kilku lat. Możliwość zaskarżenia Rosji do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu szef MSZ zapowiadał już pod koniec listopada 2015 roku. Minister cyfryzacji oraz minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej złożyli dziś sprawozdanie ze swojej dotychczasowej działalności i planów na najbliższy rok. Wszystko w ramach przeglądu resortów, jakiego dokonuje premier Beata Szydło. Relacja reportera Polskiego Radia 24 Lucjana Olszówki. Szef resortu gospodarki morskiej przypomniał, że wkrótce rozpocznie się budowa dwóch promów dla polskiej żeglugi bałtyckiej. Minister zaznaczył, że rozpoczęcie budowy nowego promu będzie jednocześnie początkiem cyklu odbudowy polskich stoczni. Wśród także, wyzwań, proszę państwa, stoją przed polskie stocznie będą odbudowywane, ale póki co teraz wszystko jest na zasadzie takiej oszusty stycznej, krótko go co wyciągnie, kto kogo w czym nabierze, czyli chytrzy mówią, salcesony chytre, nawet mówią, że Franciszek, papież w internecie, telewizja, płyń pod prąd, chodź pod prąd, telewizja mówi, że papież Franciszek diabłem jest, proszę państwa. No a oni i tak wszyscy są sługami diabła, to więc odbudowa żeglugi śródlądowej w Polsce. Trzeci to eksploatacja portów, rybołówstwo. Rybołówstwo do tej pory niedoceniane, szkolnictwo morskie, nie tylko morskie. Dzisiaj największym problemem przemysłu przede wszystkim znalezienie ludzi, specjalistów, ludzi do pracy. Jednym z najważniejszych wyzwań, jakie stoją z kolei przed Ministerstwem Cyfryzacji, jest walka z tak zwanymi białymi plamami na mapie szybkiego internetu w Polsce. Do końca przyszłego roku ministerstwo chce zapewnić dostęp do szerokopasmowego internetu wszystkim polskim szkołom. Minister Anna Stryżyńska zapewniła dzisiaj również, że wszystkie dotychczasowe zobowiązania, jakie złożył jej resort, będą kontynuowane. Główne cele Ministerstwa Cyfryzacji, tak jak zostały na początku ustalone, nie zmieniają się i jest synchronizacja i koordynacja zarządzania państwowym IT. Jest to obszar bardzo ważny, dlatego że po pierwsze działania w tym zakresie wspierają sam sektor IT, wspierają w ogóle rozwój gospodarczy kraju i rozwój państwa, jego sprawności. Przynoszą również, jeśli są w sposób właściwy wyprowadzone i rzeczywiście ta koordynacja nie jest pustym hasłem, wymierne oszczędności dla Skarbu Państwa.
Oba ministerstwa łączy fakt, że są nowe, niedawno utworzone, ale mimo wielu wyzwań, jakie miały przed sobą, udało się je w pełni zrealizować, oceniła premier Beata Szydło. Mimo, że to są stosunkowo niewielkie ministerstwa, biorąc pod uwagę zarówno wielkość, jeżeli chodzi o zakres zadań, ale zakres przede wszystkim dysponowania, wielkość administracyjną i budżetową, to trzeba przyznać, że są to jedne z najbardziej zapracowanych ministerstw i na pewno ten ubiegły rok 2016 był intensywną pracą, która miała doprowadzić do tego, żeby ministerstwa zaczęły przede wszystkim funkcjonować tak, jak było to założone, i w tym roku wchodzimy w etap realizacji już tych projektów, które zostały przygotowane. Dzisiejsze spotkanie z serii przeglądu resortów nie kończy całego cyklu. Przed spotkaniami z premier Beatą Szydło w ramach tej inicjatywy wciąż są minister środowiska i minister rolnictwa. Lucjan Olszówka, Polskie Radio 24. Wicepremier, minister finansów i rozwoju ocenia, że Polska na tle innych krajów regionu ma bardzo dobre wyniki. W ten sposób Mateusz Morawiecki skomentował wczorajsze dane Głównego Urzędu Statystycznego na temat wzrostu PKB w 2016 roku. Według wstępnych szacunków GUS w ubiegłym roku PKB w naszym kraju wzrósł o 2,8%, podczas gdy rok wcześniej o 3,9%. Zdaniem wicepremiera Morawieckiego są to dobre dane. Jak popatrzymy sobie na Litwę, Łotwę, Czechy, Słowację, Węgry, mamy nie tylko najlepszy wynik, zdaje się, że Słowacja o 0,1 ma lepszy w ogóle, jeden z najlepszych wyników w Europie. Mateusz Morawiecki dodał, że po osłabieniu inwestycji w 2016 roku w czwartym kwartale widać było ich odbicie, co jest dobrą prognozą na najbliższe miesiące. Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by terminy przedawnień długów były skrócone. Resort wraz z zespołem ekspertów i posłów przygotował projekt nowelizacji kodeksu cywilnego. Są to zmiany dotyczące zasad przedawniania roszczeń cywilnoprawnych. Podstawowy termin przedawnienia skróci się z 10 lat do 6. Po 3 latach, a nie po 10, przedawniać się będą również zaległości zatwierdzone przez sąd. Istotną zmianą w projekcie jest również to, że sąd z własnej inicjatywy będzie badał przedawnienia, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk. Dotychczas trzeba ten zarzut przedawnienia podnieść w sądzie. Teraz chcemy, żeby to sąd z urzędu badał, czy roszczenie nie jest przedawnione. Jeśli uzna, że roszczenie jest przedawnione, wówczas takie roszczenie nie może być przed sądem egzekwowane. To oznacza, że zwiększamy ochronę dla obywateli, którzy z różnych powodów w postępowaniu sądowym nie mogą podnieść zarzutu przedawnienia, nie wiedzą, że jest taki zarzut przedawnienia, lub też na skutek nieprawidłowości nie brali udziału w postępowaniu. Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak mówi, że nowe przepisy usprawnią pracę sądów. Ustanie obrót przedawnionymi wierzytelnościami, bo wiadomo, że takie powództwo nie będzie miało szans na uwzględnienie. Co to spowoduje? Mniej pozwów do sądów, mniejsze zatory w sądach, szybsze postępowania, bo to będą postępowania o rzeczywiście istniejące długi, a nie długi, które tak naprawdę nie powinny być płacone, bo skoro wierzyciel przez kilka lat się nie interesował swoim długiem, to nie ma powodu do tego, żeby angażować całą machinę państwową, machinę sądową. Poseł Arkadiusz Mularczyk mówi, że zmiany mają dać pewność ludziom, że nie będą mieli długu całe życie. Bardzo często starsze osoby, które gdzieś kiedyś nie zapłaciły rachunku za telefon czy też innych drobnych opłat, później po wielu, wielu latach są nękane przez firmy windykacyjne, które domagają się zapłaty kwot wielokrotnie wyższych od tych kwot, które kiedyś tam przed laty ten dłużnik powinien zapłacić. My oczywiście nie zmierzamy w kierunku do tego, żeby nie płacić swoich zobowiązań, ale dziad chodzi się nam, znalazł żeby i tak sobie podnosi, myślał, że bez końca będzie żerował, żebraczo. Nie zmieni się jednak termin przedawnień w przypadku roszczeń dotyczących świadczeń okresowych, takich jak czynsz najmu czy dzierżawa, będzie wynosił 3 lata. Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Po północy operator zawiesi świadczenie usług wszystkim ich właścicielom, którzy nie spełnili obowiązku rejestracji. Nie zawsze oznacza to jednak całkowitą utratę możliwości korzystania z karty, mówi Paweł Kucharczyk z Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jeżeli upłynie ten termin rejestracji, potwierdzenie danych, czyli dzień dzisiejszy, a karta zachowuje ważność, czyli ten okres ważności karty nie przepadł, wówczas możemy dokonać z opóźnieniem takiej rejestracji, ale do czasu, kiedy tego obowiązku nie spełnimy, karta przestaje działać w tym sensie, że mamy cały czas te usługi zawieszone.
Rejestracji można dokonać w placówce Poczty Polskiej lub przez internet. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych operatorów. Choć obowiązek kojarzy się głównie z telefonami, karty prepaid, które wymagają rejestracji, posiadają także inne urządzenia korzystające z komunikacji w systemie M2M. To są wszelkiego rodzaju urządzenia, na przykład jak windy, tablice informacyjne na autosłodach, to są również kamery operatorów telewizji, automaty ze słodyczami. I też trzeba pamiętać, żeby te karty zarejestrować, bo jeżeli tego nie spełnimy, no to samo oczywiście urządzenie nie przestaje działać, winda nie stanie w miejscu, tyle tylko, że nie będzie możliwości tego komunikowania się, tak? Ta karta służy komunikacji, więc jeżeli tego nie zrobimy, ona też zostanie wyłączona, więc i urządzenie nie będzie wysyłać komunikatów chociażby o tym, że jest jakaś awaria albo że trzeba wymienić jakąś tam, załóżmy, część. Przypomnijmy, obowiązek rejestracji kart prepaid wynika z przyjętej przez Sejm w ubiegłym roku ustawy antyterrorystycznej. Ma ona na celu zapewnienie bezpieczeństwa i uniemożliwienie anonimowego komunikowania się osobom, które chcą wykorzystać karty w sposób niezgodny z prawem. Obowiązek dotyczy użytkowników wszystkich kart, które zostały aktywowane przed 25 lipca 2016 roku. Polskie Radio 24. Podsumowanie dnia. Informacje z zagranicy. Premier Beata Szydło nie zgadza się z tezami, które w swoim liście do liderów europejskich zawarł Donald Tusk. Przewodniczący Rady Europejskiej pisał do przywódców i szefów 27 państw europejskich o zagrożeniach, które jego zdaniem pojawiły się wraz z nową sytuacją geopolityczną na świecie. Zdaniem premier Beaty Szydło postawiona przez Donalda Tuska diagnoza jest nietrafiona ze względu na brak refleksji nad przyczynami obecnego kryzysu Unii Europejskiej. Ten list jest wyrazem tego, że Donald Tusk nie chce podejmować jakichkolwiek zmian w Unii Europejskiej, a więc chce betonować ten układ polityczny i gospodarczy, który doprowadził Unię Europejską do poważnych kryzysów. Przewodniczący Rady Europejskiej wysłał list do unijnych liderów przed piątkowym nieformalnym szczytem wspólnoty na Malcie. Donald Tusk określił w nim przyszłość jako nieprzewidywalną. Wymieniając zagrożenia dla Europy, wspomniał o niektórych deklaracjach nowej amerykańskiej administracji, które, jak napisał, stawiają Unię Europejską w trudnej sytuacji. Nazwał je niepokojącymi. Konserwatyści znów będą mieć przewagę w amerykańskim Sądzie Najwyższym. To efekt decyzji Donalda Trumpa, który nominował do tej instytucji sędziego z Colorado, Neila Gorsucha. Jego kandydaturę musi jeszcze zatwierdzić Senat. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Donald Trump w czasie kampanii wyborczej obiecywał, że nominuje do Sądu Najwyższego osoby o zbliżonych poglądach i filozofii prawnej do zmarłego sędziego Antonina Scalii. Jestem człowiekiem, który dotrzymuje słowa. Amerykanie oczekiwali tego od polityków w Waszyngtonie od bardzo, bardzo dawna. Pochodzący z Colorado Neil Gorsuch ukończył prawo na Harvardzie. Dysponuje dużą wiedzą prawniczą, a jego interpretacja prawa bliska jest ideom konserwatywnym. W przeszłości krytykował liberałów za to, że poprzez sądy starają się zmienić normy obyczajowe, zamiast odwoływać się do legislatury. Kwalifikacje sędziego Gorsucha są niepodważalne. Potrzebujemy takiego człowieka, by zapewnić w naszym kraju rządy prawa i sprawiedliwości. Amerykański Sąd Najwyższy liczy 9 członków wybieranych na dożywotnie kadencje. Poprzez prawo do interpretowania konstytucji stanowi jedną z najważniejszych instytucji w Stanach Zjednoczonych, będąc jednocześnie najwyższym organem odwoławczym. Sąd Najwyższy orzeka zarówno w kwestiach obyczajowych, jak i gospodarczych i politycznych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Komisja Europejska wykorzysta fakt występowania smogu w polskich miastach w dyskusji z Warszawą na temat redukcji emisji dwutlenku węgla. Wiceszef komisji Maroš Šefčovič mówił o tym, podsumowując dziś kolejne etapy tworzenia Unii Energetycznej, w której położony jest nacisk na ambitne cele klimatyczne. Wiele naszych miast w Europie ma gorsze wskaźniki zanieczyszczenia powietrza aniżeli Pekin czy New Delhi. Kiedy bywałem w Polsce, wiele osób mówiło, że zanieczyszczenie powietrza jest czymś bardzo niebezpiecznym dla polskiego społeczeństwa i polskiej przyszłości. To będzie jeden z argumentów w dyskusji o niskoemisyjnej gospodarce i niskoemisyjnym transporcie. Cel, nad którym państwa członkowskie pracują obecnie w całej Unii, to 40% redukcja emisji dwutlenku węgla do 2030 roku. Trwa dyskusja, jak podzielić ciężar realizacji ambitnych celów klimatycznych między unijne kraje.
Parlament Europejski nałożył karę na Marine Le Pen, by odzyskać sprzeniewierzone pieniądze, ponieważ do dziś szefowa Frontu Narodowego nie zwróciła 300 tysięcy euro. Do końca kadencji będzie otrzymywała połowę należnej jej puli pieniędzy, na którą składają się pensja plus diety i dodatki. O szczegółach Beata Płomecka. Marine Le Pen miała czas do północy, by zwrócić pieniądze, ale już wczoraj było wiadomo, że tego nie zrobi. Mówiła bowiem, że to działanie jej politycznych przeciwników, którzy nie mają żadnych dowodów na to, że pieniądze zostały źle wydane. Władze Parlamentu Europejskiego powołują się z kolei na wyniki dochodzenia. Wykazało ono, że Marine Le Pen od 2011 do 2012 roku wypłacała swoim współpracownikom z Frontu Narodowego w Paryżu pieniądze, które otrzymywała z Europarlamentu na prowadzenie biura w Brukseli. Takie finansowanie partii w kraju z unijnych pieniędzy jest niezgodne z prawem, stąd decyzja o odzyskaniu funduszy. 7 tysięcy euro miesięcznie ma być potrącanych z pensji Marine Le Pen do końca kadencji tego Europarlamentu. Beata Pchomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polskie Radio 24. Podsumowanie dnia. Sport. Wojtek Łasicki, dobry wieczór. Kamil Grosicki, który od wczoraj jest piłkarzem klubu angielskiej ekstraklasy Hull City, przeszedł z francuskiego Stade Rennes za 9 milionów euro. Były selekcjoner reprezentacji Polski, Jerzy Engel, powiedział dziś, że wybór ligi jest trafny, natomiast klub dla Grosickiego mógłby być nieco silniejszy. Kierunek znakomity, tylko klub nie za bardzo, z tego względu, że trudno jest przyjść do klubu, który słabiutko sobie radzi. Z drugiej strony wszystko przed Kamilem, no bo jeśli nagle coś się odmieni, nagle ten zespół zacznie grać dobrze, nagle zacznie wygrywać, a on będzie częścią tego nowego układu, no to może rzeczywiście zrobić dużą karierę. Ja wierzę w tego zawodnika i sądzę, że na Wyspach może również zrobić dobrą karierę. Też wierzymy i trzymamy kciuki. Hull City na razie zajmuje ostatnie miejsce w Premier League. W środę nowy zespół Kamila Grosickiego gra na wyjeździe z Manchesterem United. Już w sobotę podejmie Liverpool. Siatkarze z Krybełchatów wygrali dziś w Łodzi z ACH Woli Lubliana 3-1. To był mecz czwartej kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Skra z dwoma zwycięstwami i dwiema porażkami zachowuje szansę na awans do drugiej fazy zmagań. Jeszcze dzisiaj o drugie zwycięstwo zagra Asseco Rysowia. Za chwilę we Włoszech zacznie się jej mecz z Cucine Lube Civitanowa. Siatkarki Budowlanych Łódź awansowały do półfinału Pucharu Polski. W ćwierćfinale wygrały z Polskim Cukrem Muszynianką 3-0. Developers Skyless Rzeszów awansował po zwycięstwie także bez straty seta nad Budowlanymi Toruń. W półfinale zagrają też siatkarki Impelu Wrocław, które wygrały dziś z MKS-em Dąbrowa Górnicza 3-1. W poniedziałek do czołowej czwórki weszły mistrzynie Polski z Chemika Police. W półfinałach podczas turnieju Final Four w Zielonej Górze Impel zagra z Budowlanymi Łódź, a Chemik z Developersem Rzeszów. Adam Kszczot wygrał bieg na 800 metrów podczas halowego meetingu JAW World Tour w Düsseldorfie. Polak pokonał dystans w minutę 46,17 sekundy, co jest najlepszym w tym roku wynikiem na świecie. O osiągnięciach innych Polaków startujących dzisiaj w Niemczech Rafał Bała poinformuje w magazynie sportowym tuż po godzinie 21. Po niezwykle zaciętym meczu w Ekstraklasie piłkarzy ręcznych Górnik Zabrze uległ we własnej hali Orlen Wiśle Płock 26-29. To było spotkanie z 17 kolejki rozegrane awansem. Mecze 16 serii spotkań jutro 7 i 8 lutego. Polskie Radio 24. Podsumowanie dnia. 30 minut po godzinie 20. Przypomnijmy teraz najważniejsze informacje. W poniedziałek zatrzymania, dziś wnioski o areszt tymczasowy dla 4 z 5 osób oskarżonych w sprawie tzw. afery reprywatyzacyjnej w Warszawie. Wczoraj prokuratura regionalna we Wrocławiu postawiła zarzuty udziału w oszustwie na szkodę spadkobierców 5 osobom, które zostały zatrzymane w toku postępowania. Areszt ma zapobiec utrudnianiu przez podejrzanych śledztwa. PiS złożył do laski marszałkowskiej projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Dokument przewiduje, że obejmie ono swym zasięgiem 33 gminy Warszawy oraz 32 gminy leżące wokół stolicy. Plany PiS dotyczące aglomeracji warszawskiej krytykuje opozycja, twierdząc, że projekt jest niekonstytucyjny i że nowy podział administracyjny będzie faworyzował w wyborach partię rządzącą.
Ścisłe kierownictwo gangu Pruszkowskiego ponownie w rękach policji. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali w Warszawie i na Śląsku 14 osób. Według komunikatu Prokuratury Krajowej członkowie gangu zaczęli odbudowywać dawne struktury. Zdaniem śledczych po odbyciu wyroków część z nich wróciła do popełniania przestępstw rozbójniczych i finansowych. Nasze możliwości wyczerpały się, mówi Witold Waszczykowski i zapowiada, że w najbliższym czasie Polska przedstawi skargę na Rosję do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze w sprawie zwrotu wraku Tupolewa, który rozbił się pod Smoleńskiem. Minister spraw zagranicznych podkreślał, że przez ostatni rok rząd próbował sprawdzić możliwość bezpośredniego dotarcia do Rosji w kwestii wraku, jednak wszelkie działania napotkały na opór ze strony Rosji. Polskie Radio 24. Podsumowanie dnia. Komentują nasi goście. Na zegarach 20:31. Łukasz Sobolewski, zapraszam na drugą część podsumowania dnia na antenie Polskiego Radia 24. Klub PiS złożył do laski marszałkowskiej projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Projekt przewiduje, że obejmie ono swoim zasięgiem 33 gminy, w tym gminę Warszawa oraz 32 gminy leżące wokół stolicy. Organami nowego miasta stołecznego Warszawy będą prezydent jako organ wykonawczy i Rada Miasta Stołecznego Warszawy jako organ stanowiący i kontrolny. Prezydent ma być wybierany w wyborach powszechnych przez mieszkańców miasta stołecznego Warszawy i jednocześnie pełnić funkcję burmistrza gminy Warszawa. Premier Beata Szydło podkreśliła, że budowanie silnych samorządów to najlepsza droga do ich rozwoju. Znam wiele takich samorządów w Polsce, które chcą włączać się w większe ośrodki, bo jest to dla nich z korzyścią również i w tym wymiarze finansowym. Budujemy metropolię, w tej chwili jest przecież projekt ustawy o metropolii śląskiej, będzie metropolia warszawska. Na przykład miasta na Śląsku upominają się wręcz o to, żeby włączać je w te duże organizmy czy mniejsze miejscowości. Plany Prawa i Sprawiedliwości dotyczące ustawy o ustroju Warszawy krytykuje opozycja. Przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska mówiła, że projekt ma podłoże polityczne. Nie są w stanie wygrać wyborów normalnych, uczciwych wyborów samorządowych w Warszawie. W związku z tym posuną się do różnych działań, do kuglowania, jak to się mówi potocznie, aby osiągnąć swój cel. Ja mam nadzieję, że mieszkańcy gmin okołowarszawskich zobaczą, jak PiS ich traktuje. Bo to nie jest traktowanie ludzi jak obywateli, tylko no właściwie nie wiem, jak pionków na szachownicy. A przy naszym telefonie poseł Prawa i Sprawiedliwości, były starosta wołomiński Piotr Uściński. Kłaniam się, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Troska o dobre zarządzanie miastem czy doraźne korzyści polityczne? Co stoi za pomysłem PiS o stworzeniu metropolii warszawskiej? Troska o dobre zarządzanie całą metropolią, bo jeśli chodzi o miasto jako gminę Warszawa czy miasta podwarszawskie, no to każda gmina jest zarządzana przez swoją radę, swojego burmistrza. Natomiast metropolia warszawska jako taki duży, no, nowa jednostka metropolitalna, ale tak naprawdę głównie realizująca zadania z zakresu samorządu powiatowego, będzie realizowała je na pewno sprawniej w skali całej metropolii, która no de facto istnieje. Przecież ta aglomeracja jest od wielu lat, te miasta są ze sobą powiązane i mieszkańcy z tego na co dzień korzystają. Chcemy to usprawnić. Jedyną taką ważną kompetencją gmin, która zostanie przekazana metropolii, to jest transport zbiorowy publiczny, czyli sieć autobusów, tramwajów, szybka kolej miejska, wspólny bilet na koleje. Chcemy, żeby to było zorganizowane sprawnie w całej metropolii. No właśnie, pan był starostą wołomińskim w latach 2010-14. Stąd pytanie, jak wygląda potencjalna lista plusów i ewentualnych minusów proponowanego rozwiązania z perspektywy przykładowo właśnie powiatu wołomińskiego? Dla gmin powiatu wołomińskiego i tych gmin podwarszawskich, które wejdą do metropolii, tak, no, najważniejszym tym plusem to jest ten zbiorowy transport publiczny. Dzisiaj jest tak, że nie wszystkie gminy mają podpisane umowy na przykład z Warszawą na wspólny transport. Są gminy, które wspólnie z Warszawą to organizują i na przykład te autobusy czerwone jeżdżą do tych gmin, ale są takie gminy, które się na to nie zdecydowały i albo w ogóle nie zajmują się transportem publicznym zbiorowym, są takie gminy, albo na przykład organizują go same, własne linie
autobusowe i tak dalej. Na pewno mieszkańcy zarówno Warszawy, jak i podwarszawskich miejscowości skorzystają, jeśli ten system będzie zorganizowany z punktu widzenia całej metropolii. Mieszkańcy podwarszawskich miejscowości skorzystają, bo będą mogli z tego systemu korzystać, dojeżdżać nim do pracy. Z pewnością też czasami mieszkańcom Warszawy przyda się dojechanie na obrzeża metropolii, ale mieszkańcy Warszawy przede wszystkim skorzystają na tym, że po prostu mniej samochodów osobowych będzie przyjeżdżało codziennie do Warszawy. Będą mieli mniejsze korki, będzie im łatwiej oddychać warszawskim podwietrzem, które po prostu będzie mniej zanieczyszczone. To jest kłamstwo. Sami warszawiacy chcą mieć samochodów po 10, schowków po 10 i są korki. Dzień do pracy, wybiorą, miejmy nadzieję, system komunikacji publicznej. Do pracy siedzieć pod świętą Annę. Na mszej. Ile tych kościołów jest na Krakowskim Przedmieście? Przepraszam bardzo. Po lewej, po prawej i cerkwi, ani jednej. W Białymstoku to przynajmniej są cerkwi. Tam jest mnóstwo cerkwi prawosławnych. Są baciuszki. Są ludzie prawosławni. A tutaj w Warszawie same mohery. I oni tylko żebrzą. Tylko chcą za darmo. Na wernisażach chcą pobierać za darmo. W pracy. Kawa za darmo. Herbata za darmo. W systemie komunistycznym wszystko. I ta boska Felicja. Prawda jest taka, że wszystko chciały za darmo. Są nakładane przez rady gmin, a nie przez rady powiatów, wobec czego to każda gmina synkretycznie te firmy Orange i Play się tutaj idealnie dopasowały, żeby żebraków jeszcze ograbiać i krew wypijać. Czy metropolii nie będzie przekazywana? Doktor inżynier Michał Dominczak, ekspert do spraw polityki przestrzennej Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, mówił dziś na naszej antenie, że stworzenie obszaru metropolitarnego, który pozwoli przenosić elementy rozwoju na tereny gorzej zagospodarowane, może skutkować zatrzymaniem dogęszczania zabudowy, lepszą komunikacją publiczną, o tym pan również wspominał, i zwiększoną dostępnością miejsc pracy. Pytanie jednak, czy efektywne zarządzanie tak potężnym, niejednorodnym, bądź co bądź organizmem jest możliwe? Efektywne. Jest możliwe. No, dzieje się, zarządzane metropolie są w wielu krajach europejskich. Te metropolie stołeczne, czyli tam, gdzie są stolice, są zarządzane w sposób taki metropolitalny. Żebracznice. Zresztą u nas to nie jest tylko problem Prawa i Sprawiedliwości. Przecież no my o tym faktycznie 10 lat zaczęliśmy pracę nad taką ustawą metropolitalną, gdy Prawo i Sprawiedliwość rządziło, gdy mieliśmy wojewodę z Prawa i Sprawiedliwości, Jacka Sasina ówcześnie, ale przecież przez 8 lat rządów Platformy i czasami tak dołożyć, że twojego suchara, kogo pozdrawiasz? Kółko to samo. Jest to pięciolecie Radia Wawa. Dzięki zwyczajna rzecz. W końcu koszulka. No i dzisiaj dorzucamy wyjątkowy albo jeść mi chleb. Budżetami niezależnymi, ze swoim, nie wiem, burmistrzem wybieranym w bezpośrednich wyborach, radnymi gminy. I te kompetencje gmin praktycznie w żadnym celu nie zostaną ograniczone, oprócz tej komunikacji publicznej, zbiorowej. I to, co jest, myślę, że bardzo pożądane przez społeczeństwo, żeby to usprawnić. Natomiast poza tym taki, no w cudzysłowie, nadpowiedzmy, niepodległości gminy nie stracą. Konstytucyjna gwarancja niezależności gmin pozostaje dalej. A może warto rozpisać referendum w tej sprawie?
No, można i rozpisywać referenda. W każdej sprawie teoretycznie można rozpisać referendum. Natomiast myślę, że w tym zakresie ważne są konsultacje z samorządowcami oraz konsultacje ze związkami samorządowymi. Myślę, że mieszkańcy też mają możliwość zabierania głosu teraz w takich konsultacjach i my z tego nie unikamy. Już marszałek Sejmu czy kancelaria Sejmu wysłała do korporacji samorządowych ten projekt do skonsultowania. Będzie on przedmiotem posiedzeń Komisji Samorządu Terytorialnego. Najprawdopodobniej powstanie podkomisja, która też będzie prowadziła ten projekt ustawy i tam myślę, że jest miejsce na szerokie konsultacje z samorządowcami, szczególnie tych samorządów, które będą tworzyły przyszłe metropolię. Jeszcze jeden zarzut opozycji z dzisiaj, panie pośle, która mówi o tym, że Prawo i Sprawiedliwość chce w ten sposób wygrać najbliższe wybory na prezydenta miasta. W ostatnich latach w Warszawie wygrywało PO, w gminach przyległych PiS. Pan zgadza się z tym zarzutem? No tak, ale ostatnie wybory parlamentarne pokazują, że różnica między wynikami poszczególnych partii w dzielnicach Warszawy, w podwarszawskich miejscowościach naprawdę nie jest duża. I nie wiem, dlaczego jest taki atak ze strony opozycji akurat na próbę utworzenia metropolii w Warszawie, kiedy, tak jak mówię, oni też chcieli taką metropolię w Warszawie tworzyć, tylko i może tylko mówili, że chcą stworzyć, ale jej w końcu nie stworzyli. Dlaczego nie skupiają się na innych miastach, gdzie też takie metropolie są, czy będą tworzone? Mamy w Sejmie projekt ustawy rządowy dotyczący metropolii śląskiej, ale pojawił się na przykład, jest teraz złożony też projekt poselski, opozycyjny, dotyczący metropolii poznańskiej. I tam też jest złożony przez opozycję projekt ustawy i też nie było wcześniej żadnych konsultacji. No po prostu takie projekty, takie rozwiązania trzeba wdrażać w różnych miejscach kraju, również w Warszawie. To jeszcze na zakończenie, panie pośle, zapytam, czy w związku z zaoczającą coraz szersze kręgi aferą reprywatyzacyjną dopuszcza pan scenariusz, że wybory w stolicy mogłyby się odbyć wcześniej niż zakładowy kalendarz wyborczy? No nie wiem, co musiałoby się zdarzyć, żeby takie wybory miały się wcześniej odbyć. No na razie nic na to nie wskazuje, żeby jakieś takie zdarzenia miały mieć miejsce. Więc myślę, że nie ma co słuchać takich teorii. Normalnie czekamy do terminu przyszłorocznej jesieni. Były starosta wołomiński, poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Ściński był Państwa i moim gościem. Serdecznie dziękuję za to spotkanie. Do usłyszenia. Kłaniam się. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Dziękujemy. A u nas już za chwilę kolejni goście i kolejny temat. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Polskie Radio 24. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. 14 byłych członków gangu Pruszkowskiego zostało zatrzymanych wczoraj na wniosek prokuratury regionalnej w Warszawie. Informację potwierdził prokurator krajowy Bogdan Święczkowski. Podkreślił, że zatrzymani są podejrzani m.in. o przestępstwa rozbójnicze. Zatrzymane zostały osoby z zarządu tzw. starej grupy Pruszkowskiej, czyli Andrzej Z. pseudonim Słowik, Janusz pseudonim Parasol i Leszek pseudonim Wańka. Osoby te są podejrzane o szereg przestępstw związanych z wyłudzeniem podatku VAT, przestępstw gospodarczych, a także popełnienie szeregu przestępstw o charakterze kryminalnym. Obosowie wraz z najbliższymi wspólnikami zostali zatrzymani w związku m.in. z wyłudzeniem 35 milionów złotych podatku VAT na fikcyjnym eksporcie kawy i innych produktów spożywczych. W sumie ujęto 14 osób, które brały udział w specjalnym spotkaniu gangu w jednej z kawiarni na warszawskiej Woli. A my już teraz łączymy się z dziennikarzem śledczym Rafałem Pasztelańskim. Kłaniam się, panie redaktorze. Dobry wieczór. Dobry wieczór, kłaniam się. Ci ludzie się nie zmienili i nigdy się nie zmienią. Przez ostatnie lata powoli odbudowywali swoje wpływy, m.in. we Wrocławiu, Szczecinie, Poznaniu, podporządkowując sobie lokalne grupy przestępcze, mówił w TVP Info Jarosław Sokołowski, pseudonim Masa, świadek koronny, który pogrążył Pruszków. Pan też spodziewał się, że ponownie będzie głośno o tych gangsterach. Znaczy ja, szczerze mówiąc, nigdy nie miałem wątpliwości w to, że prędzej czy później Pruszków, czy to stary, czy to nie ma jak to nazywać, znowu pojawi się w kronikach kryminalnych. Także myślę, że to są ludzie, którzy tylko to potrafią, a w półświatku nie ma emerytury. Nie spotkałem się w czymś takim, żeby któryś z bosków poszedł na emeryturę i zaprzestał postępczej działalności. Czym w takim razie w ostatnich latach zajmowała się tak zwana grupa pruszkowska?
Proszę, raczej poszli z duchem czasu. No tak, tak naprawdę same brutalne przestępstwa nie przynoszą już takich dochodów, tak jak kiedyś były to haracze czy narkotyki. Teraz największe pieniądze są w przestępstwach gospodarczych i to widać. To widać, że w ciągu 3 lat ta grupa miała wyłudzić co najmniej 35 milionów złotych na fikcyjnym eksporcie, zalegalizować ponad 20 milionów, a pamiętajmy, że to są pieniądze, które przestępcy mogli także zainwestować w inne rzeczy. Mówi się, że pruszkowscy bosowie inwestowali bardzo mocno w przemyt narkotyków, zwłaszcza z Hiszpanii czy z Holandii do Polski, ale także do Skandynawii. No to są, to nie oszukujmy się, jak ktoś wychodzi z więzienia, potrzebuje pieniędzy. Mimo wszystko nie udało się zabrać wielkim bossom pruszkowskim ich fortun. To, co było po zatrzymaniach, po aresztowaniach, tak naprawdę pomysł do nieba woła, bo to były zabezpieczenia rzędu kilku, maksymalnie kilkunastu tysięcy złotych. Mieli swoje fortuny i grosze. No, tak naprawdę oni więcej oni potrafili wydać 100 tysięcy złotych podczas weekendowej wizyty w jednym z popularnych hoteli na Mazurach. A tu dopiero mówię to o takim zabezpieczeniu. No to ja wiem, że policjanci wspominali o tym, że ci ludzie mieli pochowane w tak zwanym banku ziemskim, jak to się mówi, pochowane całe słoje ze złotem. I to z tego, jak nie udało się tego namierzyć, nie udało się nigdy zabrać tych pieniędzy. A jak długo według pana informacji funkcjonariusze CBŚP i prokuratorzy ze Szczecina rozpracowywali tę grupę i czy znane są panu szczegóły ich zatrzymania w lokalu na warszawskiej woli? No wiadomo, że w jednym z spekularnych lokali na warszawskiej woli posłowie Pruszkowa urządzili sobie takie biuro. Tam przyjmowali interesantów, tam można było ich spotkać tam albo w niektórych znanych warszawskich hotelach, ale głównie tam, bo jeszcze jest w takim niewielkim lokalu na starej woli. I wiadomo, że tam odbywało się spotkanie. Oni tego dnia, tak jak rezydowali jak w starych dobrych czasach w latach 90. Czyli usiedlili sobie najważniejsi, tak jak Słowik, tak jak Wańka i przyjmowali delegacje, które do nich przychodziły. Pamiętam, że zatrzymania doszło tuż po spotkaniu, ale jedna osoba była zatrzymana między innymi w Złotych Tarasach, jedna już zdążyła odjechać kawałek dalej. Tak, już po opuszczeniu lokalu, ta sprawa była... jest już efektem sprawy z lipca ubiegłego roku, kiedy uderzono w pierwszą grupę zajmującą się wyłudzaniem tego towaru i wtedy tak naprawdę już zebrano dowody. Zebrano dowody na to, że to nie są tylko zwykli maksterzy, jak to się mówi o takich ludziach, ale za nimi stoi ktoś więcej. Za nimi stoją o wiele bardziej zorganizowane i bardziej znane w półsetku struktury, czyli struktury grupy pruszkowskiej, która obiecała dać im taki parasol ochronny tak naprawdę. Pozwalała, że w razie, że gdyby mieli jakieś problemy, gdyby próbowali ich ludzie z półświatka zmusić do oddania pieniędzy, to oni mogli się powoływać na Pruszków, mogli się powoływać na Słowika przede wszystkim, czy na Wańkę albo Parasole. Chociaż wszyscy mówią, że mózgiem tych operacji był najprawdopodobniej Leszek Dew, pseudonim Wańka, uważany rzeczywiście za jednego z tych takich gangsterów bardziej nowego typu, który się potrafi dostosować do zmieniających się realiów, a nie tylko takich, który siedzi mentalnie w latach 80. czy 90. starego wyrokowca, jak mówiono o innych bossach Pruszkowa. No, czy zatrzymanie tych 14 osób to zdaniem pana redaktora cios nokautujący, knockdownujący, czy co najwyżej ogłuszający? Wydaje mi się, że to może być, pamiętajmy, że ci ludzie jak na warunki półświatka są już dosyć leciwi, tak? To nie są młodzi bandyci, 30-40-letni, którzy mogą rządzić, tylko dla nich trafienie do więzienia oznacza poważniejsze już wyeliminowanie na wiele dłużej z rynku. Chociaż to raczej na razie bym powiedział, że to jest jeszcze nie knockout, ale knockdown. I wydaje mi się, że to jest dopiero początek tak naprawdę. Wydaje mi się, że teraz przypomną sobie i znajdą się także ludzie, którzy zaczną opowiadać, co robili ci bossowie. Słowik wyszedł w 2013 roku, Wańka wyszedł wcześniej, co oni robili w tamtym czasie, tak? Bo dzieci nie lubi próżni. Trudno mi uwierzyć w to, żeby oni dopiero czekali wszyscy, aż się cały zarząd zbierze na wolności. Raczej bym obstawiał, że działali już znacznie wcześniej i ściągali pieniądze, pożyczali pieniądze na wysoki procent, działali w branży paliwowej, o tym też się mówi.
mówi. I to dopiero początek, tak naprawdę to jest początek, możemy się spodziewać tak zwanego drugiego takiego wyniszczającego uderzenia w grupę pruskowską, po którym wydaje mi się, że już się ten star Prusków raczej nie podniesie. Tylko pytanie jest, co się pojawi na jego gruzach, tak? Jaka nowa grupa przestępcza, jakie nowe grupy przestępcze pojawią się na gruzach tej organizacji? Dziennikarz śledczy Rafał Paszkalański był Państwa i moim gościem. Bardzo serdecznie dziękuję, panie redaktorze. Kłaniam się, miłego wieczoru. Kłaniam się, miłego wieczoru, dobranoc. A teraz już kolejny gość. Temat pozostaje bez zmiany. Przy naszym telefonie dziennikarz śledczy Piotr Nisztor. Witam serdecznie, panie redaktorze. Witam serdecznie, dobry wieczór. Chciałem rozpocząć od pytania, czym według pana oceny różni się ten dzisiejszy Prusków od tego z lat 90. No, to jest bardzo łatwo porównać do tego, kiedyś byli to tak zwani łysi z baseballami w dresach, a dzisiaj są to biznesmeni ubrani w najlepsze garnitury, którzy robią wielomilionowe interesy. I to tak w skrócie można byłoby porównać. Jeśli chodzi o kwestię tych zatrzymań, to dla mnie osobiście nie były to wielkie zaskoczenia, ponieważ od dłuższego czasu było wiadomo, że między innymi śląska prokuratura jedna prokuratura na Śląsku prowadzi bardzo szeroko zakrojone śledztwo związane z nielegalną sprzedażą i handlem paliwem. I między innymi właśnie w te interesy byli zamieszani ci czołowi dawni szefowie tego dawnego starego Pruszkowa. Tu chodziło o gigantyczne interesy związane między innymi z ochroną konwoi, które przewoziły paliwo, to nielegalne paliwo sprowadzane między innymi ze wschodu. Także ci gangsterzy z Pruszkowa, z tego co wynika z mojej wiedzy, mieli proponować innym z kolei spółkom zamieszanym w nielegalny handel paliwami ochronę. Z tego co wiem, no, ten materiał dowodowy, który posłużył do zatrzymania tych gangsterów, jest bardzo mocny. Tam są bardzo konkretne nagrania z rozmów prowadzonych przez tych czołowych dawnych szefów Pruszkowa, no, który jednoznacznie wskazuje, że są to osoby, które działały w mafii paliwowej, osoby, które powoływały się między innymi na swoje wpływy w służbach specjalnych. Śledczy zapowiadają kolejne zatrzymania, stąd pytanie, jaki możemy założyć scenariusze, jeśli mowa o kolejnych działaniach wymiaru sprawiedliwości? Znaczy, według mnie ta grupa, która dzisiaj została zatrzymana, była to grupa, która współpracowała z różnego rodzaju oficerami służb specjalnych, których zadaniem była ochrona właśnie tych nielegalnych interesów paliwowych, tych nielegalnych... Lepiej się nie sprzeciwiać upośledzonemu na umyśle dziecku. Gdyby nie było Rosji, a zwłaszcza Putina, osób związanych, wszystkie głupstwa popełniane przez rząd w Warszawie jakoś wytłumaczyć. No możliwe jest, że tym razem mieliśmy do czynienia z jednym z gangsterów, który zaczął zeznawać. Znaczy, ja myślę, że w tej całej sprawie mamy do czynienia z tym, że od dłuższego czasu były prowadzone pewne działania, bo przecież służby naszego kraju funkcjonowały od dłuższego czasu i były osoby, które posiadały wiedzę ogromną ze swoich...